Witam serdecznie, Adrian Gralak, dawno niewidziany na naszej antenie i z nowymi wiadomościami, czyli walka Walkmar na gali Brave 57. I to, co mnie zaskoczyło dzisiaj, rozmawiałem z twoim menadżerem, waga 84 kg. Dzień dobry, cześć wszystkim. No, mnie też to zaskoczyło. To znaczy, ja już raz miałem walczyć z tym zawodnikiem w maju chyba, no coś takiego. Ale nabawiłem się choroby, bakterii, musiałem odwołać walkę, w sensie wyskoczyć z niej. Ale teraz fajnie, że drugi raz się odezwali. Tutaj z Arturem Wolskim zaczęliśmy współpracować i nam pomógł razem Shocker MMA do zorganizowania tej gali, tej walki. No i co, jak 8-4, a wiesz, ja jakby sam nie podejmuję powiedzmy tak, że rękawicy, w sensie Arbi to za mnie robi. I on powiedział, że jak Arbi się zgodził, no to ta walka jest. Czy brałeś pod uwagę to, że jednak jest to wyjazd na obcy teren? Nie wiem ile razy, nie pamiętam ile razy walczyłeś na obcym terenie. To jest jedna rzecz. No i to, że zawodnik, który no, ma dobrą kartę, jeśli chodzi o swoje CV i rekord. No dobrą kartę ma tylko w kickboxingu, więc bijem się w MMA, więc tak naprawdę no, nie bił się z takim zawodnikiem jak ja i mu pokażę, że to MMA jest troszeczkę bardziej wymagające niż sam kickboxing. A jeśli chodzi o walkę na obcym terenie, za granicą nigdy się nie walczyłem, ale swoją pierwszą walkę zawodową walczyłem w Radomiu z Damianem Zubą, gdzie strasznie dużo osób, pamiętam, wtedy przyszło dla niego i czułem się wtedy świetnie. Więc mam nadzieję, że tym razem też. Wiem, że reprezentacja moich dobrych kolegów też tam będzie. Mała grupa, ale na pewno będzie mega głośna. Na jakim to jesteś etapie po strajfie, na którym walczyłeś, jeśli chodzi o zdrowie, jeśli chodzi o wagę też? Bo ile będziesz zbijał, czy w ogóle będziesz zbijał do tej kategorii? Bo kibice kojarzą cię z KSW, kojarzą cię z kategorii 70. Potem gdzieś była rozmowa o 77, tu nagle pojawiasz się w 84. Jak to może fizycznie wyglądać? Fizycznie mi się wydaje, że nie odstaję jakoś tutaj od chłopaków, którzy biją się w 84 kilo. W sensie, no, gabarytowo oczywiście mogę odstawać, ale gdzieś tam siłowo wydaje mi się, że naprawdę stoję na dobrym poziomie. A też dlaczego 8-4? Bo mojemu przeciwnikowi się nie chce wagi robić. Nie wiem, ja zaproponowałem fajnie, bo w Brave jest taka kategoria super półśrednia. Chyba tam jest o 79,5 kilo. Nie chciał, no to... Marcin Bandel był w niej mistrzem nawet. No właśnie, właśnie. W ogóle właśnie z Marcinem miałem się bić na jednej gali, bo on wtedy też się bił w Alkmaar. Ale co? Dla mnie to nie jest straszne, wiesz. Ja tu z chłopakami na co dzień robię w 8-4. Jakby... Dajcie mi tylko przeciwnika, a waga dla mnie jest nieistotna. Chciałeś czekać na propozycję z kraju, że wziąłeś propozycję z zagranicy? Wiesz co, jesteśmy tak dogadani z KSW, że musimy jeszcze jedną walkę zrobić. I też sam Arbi chciał, żebym ja poza KSW zrobił jakieś dwie walki. To będzie moja druga walka poza KSW. I co, wracamy później do Polski, jedziemy do Wojsława na rozmowy i zobaczymy, co z tego będzie. Czy... Ty myślisz ogólnie o swojej docelowej organizacji jako KSW, czy gdzieś po prostu na razie szukasz walk, bo trzeba uzupełnić po pierwsze rekord, po drugie budżet? Wiesz, ja to mam niewyjaśnione sprawy w KSW i dobrze by było gdzieś tam w końcu je wyjaśnić, pokazać, że ja jestem dobrym zawodnikiem, więc chciałbym tam wrócić i pokazać, że ja jednak coś znaczę w Polsce. Adrian, jeśli wróciłbyś do KSW, to docelowo jaka kategoria? Czy jesteś w ogóle w stanie jeszcze zejść do tej 70, czy już raczej nie? Czy to już jest historia? Nie no, wszystko jesteśmy w stanie zrobić, ale zależy jaki przeciwnik i czy Arbi się zgodzi. W sensie to wszystko on ustala, ale ja widzę, że na co dzień sam po sobie, jak ja się czuję, jak myślę przede wszystkim na treningu, że 77 to jest moja docelowa kategoria. Może 8-4, wiesz, z wiekiem jakim mi przyjdą kilogramy, może 8-4. Nie wykluczam pójścia dalej, ale niżej już raczej nie. Wiesz, ja ostatnio zdjęcie swoje zobaczyłem, jak ja wyglądałem w tej 70. Dramat i nie chcę się tak czuć, jak się czułem. Wiesz, 2 miesiące przygotowania i ja 2 miesiące wstawałem rano zdenerwowany, zmęczony. Nie było to zbyt komfortowe dla mnie i dla osób, które mnie otaczają.
jakieś plany na ten rok takie poukładane masz już, że teraz walczysz na Brave'ie i kolejna walka też na Brave'ie, czy ewentualnie, bo wiadomo, możesz przypaść do gustu organizatorom, możesz się spodobać, oni wtedy dają szansę, bo to wszystko zależy od stylu. Ja rozumiem, tylko tak jak powiedziałem ci, wiesz, na razie mam jeszcze kontrakt z KSW. KSW musi wyrazić zgodę, tak? No, wiesz, zobaczymy jak to wszystko będzie, w sensie teraz możemy gdybać, ale, ale mówię, fajnie by było gdzieś tam pokazać się w tym KSW, zrobić tą dobrą walkę, dopisać jakiś zielony kwadracik do swojego rekordu w KSW. Kurczę, no chyba to jest marzenie każdego polskiego chłopaka, żeby zawalczyć dla tej organizacji i wygrać. I słyszeć, wiesz, jak Waldek Kasa cię anonsuje twoje imię, nazwisko jako wygranego, więc no chciałbym. Warsztatowo, jak ty siebie oceniasz teraz? Na ile jakieś postępy, jakaś implementacja nowych umiejętności, załóżmy, bo większość zawodników gdzieś na podstawie swoich, powiedzmy, doświadczeń pracuje bardziej nad tym, pracuje nad czymś tam? Czy tylko już jest ten proces treningowy, przygotowań do walki, nie ma czasu na żadne zmiany, no bo czasami eksperymenty też na dobre nie wychodzą, tak? Nie, wiesz co, zmiany. Ja zrobiłem 9 walk zawodowych i tak naprawdę... Ja chyba nie pokazałem pełnego MMA w tych moich 9 walkach. Ja zawsze gdzieś tam się w stójce biłem i w tych zapasach jakoś tak niechętnie pokazywałem. Nie wiem dlaczego, czy po prostu chyba ja się lubię bić i to dlatego. A tutaj chyba muszę też, wiesz, w tej walce nie ma co ukrywać, biję się z kickboxerem, więc muszę cały przekrój MMA pokazać i pokazać mu, że jednak no, musi jeszcze trochę potrenować, żeby gdzieś tam na ten wyższy poziom skoczyć. To na co możemy liczyć, jeśli chodzi o twój wyjazd do Alkmaar? Na linię lotniczą. To na pewno. Kto będzie w narożniku? W narożniku będzie Arbi, Anzor i Artur. Artur Wolski. Dokładnie. I co? No i jakaś mała reprezentacja moja przyjedzie. Też fajna historia jest z Alkmaar, że kiedyś Legia tam grała i tam małe zamieszki były w tym mieście. A czasami sobie śmigam na meczyki. Jesteś kibicem Legii? No, czasami sobie śmigam na meczyki. Gdzieś na zwykłą trybunę, raz na Żyletę. No i wiesz, fajnie by było gdzieś tam. Kibice Alkmaar przyjdą cię wesprzeć. No mam nadzieję, że wiesz, delikatnie tam pokażę, kto tu przyjechał, nie? Ja nie mówię, że jakimś jestem zagorzałym fanem, ale fajnie by było gdzieś tam, wiesz, uszczypnąć ich, że przyjechał tutaj z Polski gościu z Warszawy i znowu tą historię im pokazać, nie? W takim razie powodzenia, mam nadzieję, że dacie dobrą walkę tam całym zespołem i ty gdzieś, twoja ręka powędruje do góry. Dokładnie, fajnie powiedzieć, że dacie walkę, bo ja zawsze mówię, że ten sport nie jest indywidualny. Zawsze po walce pokazuję, że to nie ja zrobiłem, jak ja wygrałem. To nie ja wygrałem, tylko to mój team wygrał. To oni to wszystko zrobili i fajnie, że tak to ująłeś. A moim zdaniem, a jak przegrywam, to przegrywam sam. Taki sport. Dziękuję bardzo, Adrian Grawak.